Hej, cześć, witajcie, z tej strony Ashgan, a to kolejny odcinek z World of Tanks. Tak, znów nagrywam po poprzednim, więc lecimy teraz troszeczkę innymi czołgami niż w tamtym tygodniu. Zaczniemy sobie M4 Sharmanem i zobaczymy, co uda nam się tutaj wykminić. Jesteśmy całkiem wysoko. Prochorowka, więc... Sorki, ziewnęło mi się. Więc tak, więc jest dobrze. Okej. Matyldełę. Na pewno mamy jakieś. Mamy BP. Jak to dziadostwo wyglądał? Ostatnio tak mnie wkurzało. Tak, ty jesteś takim grzybkiem, choć pewnie to nie ty ostrzeliwałeś, ale okej. I masz tak spamerskie działo, że szok. Może to może inna Matylda, bo nie wiem, nie wiem. Nie oceniam. No, jedziemy! Proszę się! Chcecie żyć wiecznie? Sharmany mają śmieszny wygląd. Już nie trzymam w ogóle palca na tym, na lewym przycisku myszki, bo ostatnio jak wysadziłem komuś w plecy, to... Tak z 80% mu zjadło. Tak jakbym chciał, to bym tak nie trafił. Nie ma opcji, nie. Ale tak, przypadkiem oczywiście. No dobra, przeskoczymy tutaj. Ja bym pojechał sobie właśnie tam na górkę. Sięgnę tutaj coś? Nie. Ale na górce będziemy mieli całkiem ładne pole widzenia, więc tam się też udamy. No i dziś na pewno zagramy VK. VK, dobrze? VK, tak. Żeby jak najwięcej nazbierać tutaj experience'a. Niedługo może coś uda się ogarnąć z tym Tygrysem. Po 2 latach dorobi się porządnego czołgu. Czy nie mówię, że te, które mam teraz, nie są porządne, ale... Ale Tygrys to już jest klasa sama w sobie, tak? I tak będą mnie pewnie młócić jak młodego, jak zwykle. O, tam mamy BT-7, miśki! BT-7, patrzeć tam! Nie trafiłem jeszcze. Fuck. No, dobra, oberwał. Dobra. Ładnie. O, tu mamy Churchilla. Chyba go nie przybiję. Ale za to tamtego miśka powinienem przebić, jest. Ty tu we mnie nie celuj! No nie, no serio? Nie przybiję KV? O, to boli. Nie, no przybiłem. Ładnie. O, Churchilla nie przybiję, tym bardziej z przodu. Tak, muszę coś celować tutaj, ale z kolei tutaj to będzie rykoszet. Właśnie. Ale całkiem ładnie ich tutaj troszeczkę ostrzelaliśmy. Więc to jest jak najbardziej na plusik. Co tam mamy? T28. Czy ja w ciebie trafię, przyjacielu? Ja bym się z Piotrem trafił. Jeszcze jakbym cię widział. O, o, teraz cię widzę. No nie, no teraz tutaj przystanąłeś, jak ja nie mam. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał.
Dobra, tam jest Su. Ładnie, ale bardzo ładnie nam tu idzie. O Jezus, AT-2. Mój znienawidzony czołg. Po prostu. Trzeba strzelać, tylko wiem, że w tym miejscu coś, cokolwiek mu tutaj... O, zdziałam. Z boku i tylko z boku. Jeszcze jeden strzał. Zdążę. Fuck! Bo sobie jaja robicie. Dobra, oberwał. Tu mamy PZ-4. Kurczę, no serio? Już nie mógł do końca. No, wychyl się troszeczkę. Dobra, jest. Został jeszcze Stug, z tego co widzę po miniaturce. Ale ładnie za to powinniśmy dostać expa, o ile to przeżyjemy oczywiście. To powinniśmy całkiem ładnie dostać za to expa, bo nabiliśmy trochę damage'a. Co prawda tylko dwa wyragi, ale i tak całkiem ładnie udało nam się to rozegrać. Fajnie, cieszę się. Taka odskocznia od ostatniego odcinka. No, prawie 3000 doświadczenia, super. I strzelec wyborowy. No, zadaliśmy najwięcej obrażeń z całej rozgrywki. Jestem z siebie dumny. Jasny gwint, jeszcze nigdy mi się tak w życiu nie zdarzyło. Dobra. Co tutaj możemy? Aha, tutaj mamy tych dwóch. Te dwa czołgi, to jeszcze do nich jest daleko, także na razie nad nimi nie myślę. Dalej. Może tutaj? Może działko by się ogarnęło w nim? Nie, nie lubię tego czołgu. Lecimy. Su. Klasztor. Standardowa. No, skitramy się. Chyba, że będziemy z innej strony, to się wtedy nie skitramy. No, jesteśmy z innej strony. A nie, z dobrej strony jesteśmy. Albo z tamtej jest tak samo? Nie wiem. Już się zgubiłem. Nie no, to jest ta druga strona chyba. Takie klasztory byłyby po obu stronach? No w sumie jak tam jest tutaj, to czemu ma nie być po tamtej stronie? Dobra. To skitramy się w tamtym miejscu i będziemy czekać. Aż nasze szczęście nadjedzie. No, mam nadzieję, że mnie nie wypchasz, Tolbos, bo cię uduszę. Hehe, byłem szybciej, ha, ha, ha. Kurna, no nie lubię takich ludzi, nie? No i co mi teraz zrobisz? Dziecko. No, ściągnął mi z tego, no, z nosa go. No, to spadaj. Haha, idiota.
profesjonalny zjazd ślizgiem. Możemy troszeczkę tutaj. Zobaczymy, czy to nam się opłaci, o ile nie zginiemy zaraz. Spróbujemy zająć tutaj pozycję. Mamy wtedy świetny widok na górkę tutaj, na te zjazdy. Zobaczymy, czy to nam się opłaci. No, czy uda nam się go podpalić? Za cholerę. A, już mnie widzi. Fuck! Już wie, że ja widzę jego. No, kuchnia. Jeszcze sobie ustawiłem się w ten świetny sposób, że... A, brak słów. Dostałem zaproszenie od Dizzy. No wybacz, ale na razie nie będę grał. O Jezu, co nie to. Nie będę na razie odpalał tutaj gry w Plutonie. Nie wiem, czy może mi oglądasz. Jeśli tak, to cię pozdrawiam. Jeśli nie, to zapraszam. Może kiedyś wpadniesz na kanał. No i dobra, lecimy kolejną bitwę. KV1S. Jesteśmy na samej górze. W samej górze, na szczycie tabeli. No, ten czołg się prezentuje. Jak będę miał jeszcze Tygrysa, to już całkiem się będę prezentował. Tygrys jest szóstego tieru? Siódmego? Chyba szóstego, siódmego, nie. Bo szósty. To może i siódmy? W każdym razie, jak jest Tygrys i KV1S, to zawsze Tygrys jest wyżej w tym takim śmiesznym rankingu na początku. Więc może jest w siódmym, nie wiem. Nie pamiętam. A ja się skitrom tu. Hehehe. I będę sobie... kampił. Dobra, jadą czołgi, więc ja też pojadę za nimi. Tam nawet nie trafię, zanim mój pocisk doleci, to on się przemieści 30 metrów dalej. Lepiej zwolnić tutaj, bo zniszczę sobie... Aaa, sorki, 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 sorki. Ja pierdolsztajn, no. Ach. Co ja dostałem? Gąsieniczkę. Jakie to było słabe. Nie dość, że go nie trafiłem, to jeszcze nawet sobie nie poczekałem, aż mi się celownik ustabilizuje. No, dostało troszeczkę.
Ale znowu przegrywamy, fuck! Dlaczego tak się dzieje? Poza tym, że jesteśmy słabi, to dlaczego tak się dzieje? Że przegrywamy. Już tych 74 nie mógł tutaj dobić mi. Teraz będę marnował pocisk na 74, żeby AT zniszczyć, no. O lol, serio? Dobra. Jedziemy. Tak, pojechaliśmy. Fuck. Czym teraz tutaj mógł zagrać? O, może VK, właśnie, zapomniałem o nim. Mówiłem przecież już, że będziemy nim grać. No, co, będziemy tak długo bitwę szukać? Że nie. Niam, 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 na szybciej. O. No na samym dole. O, w środku. No dobra, znowu Święta Dolina. No i co? Kiedyś PZ4 miało tą wieżę od Pantery, nie? Taką trójkątną z góry. To były fajne czołgi. Dobra, polecimy za nimi, choć nie wiem, czy to dobry pomysł. Jechać tak po prostu środkiem, no... Nie wiem, jak to hamować na środku drogi, to się zawsze źle kończy. Niezależnie, czy jesteś czołgiem, czy samochodem, czy rowerem, czy wózkiem widłowym. Skakanie z górek też się źle kończy, najczęściej. I to obie. Jestem mistrzem niszczenia gąsienic. Gąsienica naprawiona. Gąsienica naprawiona. Jasna. I nie trafiania w przeciwników. O kurczę, jak mnie mucą. Mamy 3 hapsy. Super. To schowam się tu. Kiedyś przeżyją na jednym HP, ale to chyba nie teraz. Chyba teraz się to nie uda. Nawet mnie nie wypychaj, nawet mnie nie wypychaj.
Kurno, boję się wyjechać. Zaraz dostanę. O kurcze! Dostałem i to jeszcze nie penetrującym. O kurde, znowu mi ktoś trafił, jak? Nie, tak nie mogę się ustawić. No tak. A, jestem tu sam, fuck. Mam 3 hapsy tylko. No dobra. To chyba będę musiał tutaj zaśpiewać piosenkę pożegnania, bo chyba nie przeżyję tego starcia. Już sobie może tutaj wyjadę. O, w ten sposób. Ajajaj, ale 3 razy mi chyba trafili. Ty mendo wstrętna, zniszcz sobie gąsienicy, zniszcz teraz jak spadniesz. Uch. Szkoda. Ale było wesoło chociaż. Grzywna 210 za co? Dobra. Okej, moi drodzy, ja się z wami żegnam. W tym miejscu. I cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.